Cześć, z tej strony Grzesiek Sandomierski. Zapraszam wszystkich serdecznie do obejrzenia Odpinamy Pasy z moim udziałem. Mam nadzieję, że będzie ciekawie i będziecie zadowoleni. Napastnik. Zaczynałem od napastnika, potem schodziłem w dół, lewy pomocnik, lewy obrońca, nawet stoper i w końcu, kiedy brakowało już pozycji, stanąłem do bramki. Ze względu na moją nieudolność nie szło mi w ataku, w pomocy, dopiero w obronie, dopiero w bramce. Gdzieś tam parę razy dostałem w głowę i z racji mojego wzrostu trener postanowił, że czy też, nie wiem, widział we mnie coś, co można jeszcze dopracować. Bramkarze tacy jak Buffon, Neuer, Edwin van der Sar kilka lat temu, to są bramkarze, których najczęściej podglądałem. Nie trenujemy dropa, bardziej trenujemy wybicie z voleja, ale tak, myślę, że jestem w stanie to zrobić. To tak, wiesz, że piłka się odbija, nie? Nie tak, że z góry, tylko ją tak, wiesz, z pół voleja jakby wybierze. Ona się najpierw odbija od ziemi i ty ją, wiesz, tak. I ona tak idzie, wiesz, tak, jak się dobrze trafi, to okej, ale jak źle się trafi, to jest taka kontra, ale w drugą stronę. Nie mam żadnych korzeni związanych z Sandomierzem. Jesteśmy wszyscy z Białegostoku, a w zasadzie spod Białegostoku, z mojej miejscowości. Mój tato się tam stamtąd wywodzi. Są to chołówki duże. Nic nie ma się jak w banku. Rozmawiam w stopniu jakimś tam komunikatywnym po angielsku, po chorwacku też potrafię się porozumieć, więc no, to te dwa języki, które gdzieś tam przyszły mi łatwiej, bo na przykład po belgijsku umiem tylko przeklinać. Hi, my name is Gregor Sandomierski. I'm from Białystok. I'm 26 years old. I'm playing for Cracovia Kraków. Czekaj, jak to było? Nie, po chorwacku nie powiem. Chciałbym, żeby te błędy się nie powtarzały. No ale czasami gdzieś tam jednak to się przytrafi. Nie jeżdżę w ogóle pociągiem do Białegostoku. Odkąd przyszedłem do Krakowi, w Białymstoku byłem tylko raz i to pojechałem samochodem. Mam 11-miesięczną, w zasadzie już 12-miesięczną roczną córkę i ze względu na nią, no, nie chcemy za bardzo podróżować. Genio. Nie podobała mi się za bardzo ta ksywa, bo to od mojego imienia, no, ale była, no, to tylko ksywa, już teraz się gdzieś rozmyła. Urodziłem się 1,5 metra wzrostu. Nie, no gdzieś tam w pewnym momencie szybko urosłem, między jakoś tam piątą klasą a pierwszą gimnazjum dosyć mocno wystrzeliłem. Cetnar, w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pewnie, że mi się podoba, jasne. Wiadomo, że też my tej atmosferze pomagamy poprzez dobre wyniki. Chciałoby się, żeby kibiców było więcej i więcej. Mam nadzieję, że udaje nam się ich zachęcać do tego, żeby nam też również pomagali, bo na pewno taka pomoc jest bardzo potrzebna. No, kiedyś było wyjechać za granicę, ale już zdążyłem wrócić. Teraz chyba jeszcze raz bym chciał spróbować, być może bogatszy o te doświadczenia. Wydaje mi się, że szybkie złapanie języka, bo to jest podstawa, rozumienie się w szatni, przede wszystkim z kolegami na boisku. Gdzieś tam też to jest na pewno bardzo pomocne, więc język i głowa do góry, klata wypięta i to wszystko. Zaraz po mnie to będzie, no, chyba Bartek Drągowski. Rodzina, zaczynając od mojej córeczki, poprzez narzeczoną, niedługo żonę, rodziców, brata, siostrę. Naprawdę to wszystko, co robię, staram się robić dla nich. Bo to oni tak naprawdę mnie kształtują i kształtowali od samego początku. No, mnie nie pasuje, na pewno. Nie,
no żartuję. Ja lubię różną muzykę, więc czasami ja puszczę, czasami Cetnar. Być może bym chciał, pewnie, że tak, ale to do tego jeszcze pewnie daleka droga by była. Jagiellonia jest moim pierwszym klubem, który mnie ukształtował i zawsze będzie głęboko w moim sercu, ale tak naprawdę na dzisiaj skupiam się tylko i wyłącznie na Krakowi. Tak, jak chyba w większości. Boisko za blokiem, koledzy i rąbanie od rana do nocy, a potem jakiś pierwszy trening niedaleko w siedzibie, może nie w siedzibie, ale gdzieś tam na ośrodku Jagiellonii. I tak to poszło. To kiedy stanąłem do bramki, debiut w ekstraklasie, debiut w reprezentacji i potem wyjazd za granicę. Zaczynając od podlaskich klimatów, czyli disco polo, poprzez hip-hop i jakąś taką muzykę współczesną, tak naprawdę wszystko co nowe mnie interesuje. Wydaje mi się, że ja sobie nie poradziłem psychicznie, gdzieś tam źle podszedłem do tematu, wydawało mi się, że wszystko mi się należy, skoro gdzieś tam przychodzę do... za jakieś pieniądze do klubu, przez to, że byłem tak spięty i to nie mogłem pokazać wszystkiego, co potrafię na treningu, a potem również w meczu. Nie przeszkadzają, czasami również pomagają. Nie są takie chude, na jakie wyglądają. Nie wiem, proszę zapytać bramkarzy, którzy dobrze bronią. Najbardziej spodobało mi się pytanie o chude nogi. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za bardzo ciekawe, mniej ciekawe i bardziej ciekawe pytania. Mam nadzieję, że poznaliście mnie z tej lepszej strony niż na boisku. Przychodzi baba do lekarza z telefonem na głowie, a lekarz na to, kto pani wykręcił taki numer.